Witam. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj Minecraft i nowy snapshot do... Tak, ze mną jest dinozaur. Też ja witam. Nowy snapshot do Minecrafta. Widzicie, to jest nowe tło już właśnie. Siapa! Co to jest? Chwila, gdzie ja tutaj miałem ten świat. O, chwila, tutaj. Dobra. Wykonaj kopię i załaduj. Nowy snapshot. Oj, nowa kopia. No dobra. Generalnie skupimy się na nowych rzeczach, które zostały dodane do Minecrafta. A więc dobra. Na starcie mamy Alaya, później go sobie jeszcze przetestujemy. Zrobimy sobie parę testów i w ogóle, także dobra. Tutaj dobra, to lecimy. Pierwszymi rzeczami, które sobie omówimy... Co ty robisz teraz, co? No. Papa. Pierwszymi rzeczami, które sobie omówimy, są bloki. Mamy tak... Błoto, takie zwykłe błoto. Ono nawet na tym nowym biomie na Morzynu występowało. Mamy błoto jeszcze zabłocone na morzynowe korzenie. On też będzie występowało właśnie na tym nowym biomie z namorzynowym drewnem. Utwardzone błoto. Błotne cegły. Błotne ceglane schody. Błotny ceglany murek. I błotna ceglana płyta. No, muszę przyznać, że bardzo podobały mi się te nowe błotne cegły. Lubię cegły w Minecrafcie, więc no, będzie fajnie. No. O. No i właśnie z sadzonki wyrosło mi drzewko. Dobra, generalnie tak będzie się prezentowało drzewo na morzynowe. Ono właśnie ma... Zniszczymy barier bloka. Nie jest po środku. Generalnie chodzi o to, że jak spojrzymy na inne drzewa, no to no jest różnica. To generalnie to tak wyżej rośnie w tych korzeniach. No i to ma wiele różnych kształtów. Ma to wiele na przykład, różnych... że... Mamy specjalne na morzynowe liście również, jak widzicie. A też to nie jest tak, że przecież jest po środku ten... No chodzi o to, że generalnie tak na korzeniach to jest wyżej. Osadzone trochę wyżej. No i jest to nasze namorzynowe drewienko. Sobie trochę tu, no tu jeszcze mech na tym rośnie. Dobra, usuniemy sobie tutaj. To będzie nasze normalne namorzynowe deski. No ładne, ładne. Tu mamy namorzynowy pień. Namorzynowe korzenie, bardzo fajny bloczek. Nam okoronowany namorzynowy... pień. Nie chcę takiego mieć w domu. Zabocone na morzynowane korzenie, a nie ważne, to już było. I jeszcze okoronowane na morzynowe drewno. Na morzynowa płyta. I na morzynowy płotek. Też bardzo ładnie to drewno teraz wygląda. To jest, jak widzicie, to jest bardzo podobne do tego szkarłatnego. Ale jednak nie do końca. Ale jest to dosyć podobne. Dobra, idziemy dalej. Mamy te nowe nasze, wiadomo, nasze nowe bloki światła. Ja będę miała zielony. Chwileczkę, bo mi się tutaj... Złocisty żabłysk, coś tam. Perłowy żabłysk i zielonisty żabłysk. Bardzo dziwna nazwa, ale spoko. Generalnie te bloki możemy uzyskać, jeżeli żaba zeżre sobie jakiegoś moba. No i żaby też mają trzy różne wersje kolorystyczne. To zależnie od biomu. Tu mamy zbrojony łupek. Dziwna nazwa, ale generalnie to się pojawia na nowym biomie Deep Dark. Łupek, prawie jak łupek. No i... no i po prostu to będzie możliwe, że mamy portal. No to jest taka brama właśnie. O, tu jeszcze do namorzynu wrócimy sobie jeszcze na chwilę. Mamy kilka fajnych rzeczy, czyli namorzynowe drzwi. Bo tak one wyglądają. No ładne, ale nie będę tam miała. Namorzynowa klapa, namorzynowy przycisk i namorzynowa furtka. To furtka są prędzej niż drzwi. No i tu mamy te rzeczy występujące na biomie Deep Dark z Wardenem. Skalkowe wrzeszczydło. Skalkowy katalizator. Żyły skalku. Skalk i
skalkowy czujnik. Na tym się nie będziemy specjalnie jakoś, nie wiadomo jak, no, skupiać. Ładna animacja jest tego, fajnie, że tutaj się to, jak widzicie, jak to trzymał u siebie w ekwipunku, to też są animacje tego. I przy tym. To się lusza ekwipunku, tak, dokładnie. To jest takie fajne. To jest bardzo fajna rzecz. Teraz tak, idziemy dalej. Bo nie zawsze ekwipunku, jak się ma lusza, to się nie lusza do góry, więc to jest bardzo fajne. Bierzemy nowe rzeczy, to mi się wszystko jeszcze przyda, do tego wszystkiego jeszcze wrócimy. Mamy nasze jajo przywołujące Alaja. Bardzo, tak, ładny, bardzo ładnie to jajko wygląda. Jak dajecie mu 64. Tak, wiemy, za chwilę o tym powiemy. Jeszcze ja mamy powiem. Żabki, tu mamy taką żabeczkę. I dodatkowo, jeśli ja zespimy, to też będzie inaczej wyglądać. A nie, to było, nieważne, nie było tematu. Wygląda tak samo. Generalnie tych żab się tak nie rozmnaża, że no jajki nie da się zrobić jak tutaj ja na razie, że po prostu zespią się małe żabki, to trzeba robić inaczej. Widzicie, mam tutaj takie coś jak żabi skrzek. Jeśli położymy to na wodzie, z tego zrobią się później kijanki, a na samym końcu będą żabki. Tu mamy nawet wiadro z kijanką i żeby po prostu pokażę wam, jak te kijanki wyglądają. To jest kijanka. No, i z tego później będą żabki. Żaby. Czy nie? Czy co? Kijanka to jest mała żaba. Generalnie tak to będzie wyglądało. Teraz idziemy odłożyć te rzeczy do skrzynki i zajmiemy się bardziej naszym Alajem, czy też otuszkiem. Otuszkiem. Rzecz, może to ja go sobie wezmę, taki wielki wypadek. Generalnie robimy sobie tutaj jeszcze parę testów, takich teściorów, teścików. Dobra. Mamy naszego Alaja. Dobra, pójdziemy z nim gdzieś tam dalej, żebym tam do tej wielkiej klatki nie wlatywał, bo tam... Zobaczycie, co tam jest, jeszcze wam nie pojemy. Nie powiem. Dokładnie. Musimy mu dać naszym prawym przyciskiem myszy diamenta. Jeśli je rozrzucimy gdzieś tutaj, o... To Alaj powinien je zacząć zbierać. Gościu, szukaj diaksów. Jaka ciota. Gościu. Ja nie wiem, to może przy nim będziemy bardziej zbierać. O, tutaj tu wyrzucę, on będzie teraz zbierał. Widzicie? I za chwilę przyleci do mnie, żeby mi je dać. Dokładnie. Wiecie, czemu tylko trzy? Już myślałem, że mi... Ale on sobie weźmie, aby to dać mu cały teraz szlak. Tak, spróbujemy sobie od niego uciec. Zobaczcie, wywalimy tutaj te bloki. Zaczniemy uciekać. Zobaczymy, czy on nas będzie teraz gonił, żeby nam te bloki oddać. Będzie to ewidentnie za nami leci. Bawi się z nami belka oddawanie rzeczy, słuchajcie. Dokładnie, ale dobra, skupmy się teraz tutaj. Czyżby zwątpił w cel? Nie, wciąż mnie goni, wciąż mnie będzie gonił. Ej, też się goni mnie, goni mnie. A jak się zniesiesz w górę, to zobaczymy, czy on cię będzie w górę. Zobaczmy, czy będzie w górę. Jak on w ogóle wysoko może polecieć? Chyba wariuje tam już na... On do ciebie leci. Widziałeś? Tak, widziałem. Leciał. A jak my spadniemy, się czy on spadnie? Nie wiem, ale oczywiście on potrafi latać, więc za chwilę zobaczymy, jak się będzie zachowywał tam na dole. Musimy się dokopać. Ojej. Zobaczymy. Testy z Alajem na razie tutaj robimy. Mamy ten nowy łupkowy bruk, a on jest od 1,18 jakoś. Złoto. Złoto! Mało mnie to teraz obchodzi. No. Bo Alaj nas goni, duszek mały. No, ile tu się będę jeszcze kopał? 5 godzin później. O rany. Oho, już jest bedrock. Nie, spadaj. Czy Alaj nas gonił? Leci tu. Czy on zrzucił do nas te diamenty właśnie? Chyba tak. Nie zrzucił. Jakby on tu już chyba nie chce lecieć niżej. Nie, leci tu. Leci tu. Wleciał! Gdzie ty, chłopie, je tam wyrzucasz? Papa. Chłopie, jesteś niemowlany, no. Jak on tutaj się będzie zachowywał teraz? Jakby nie wiem, poleci to nie poleci. Jakby je tam na ludzi
wyrzucić, żeby mi dla ciebie teraz je zbierał? Przyniesie? Nie przyniesiesz mi? A to pa. Sobie idę na górę, papa. Czyli będzie naszą glikonię, słuchajcie. No dobra. To będzie to nasze, więc trzeba oddać. Znaczy teraz ona będzie siedzieć, bo już nie ma sensu, bo nie będzie mnie już gonił. No. No ale sprawdziliśmy sobie, zrobiliśmy parę testów z tym Alajem i widzimy, jak on się mniej więcej zachowuje. Więc tak. Lecimy. Teraz będzie jedna z ważniejszych rzeczy. Czyli uwaga, uwaga. Walka z pewnym panem, którego możemy nowego spotkać, czyli z naszym Mordusiem. Morduś, cześć Morduś. Zobaczymy, jak uda mi się z nim walczyć. Generalnie przygotowałem sobie przed odcinkiem takie kół. Mam nadzieję, że będzie okej, a nie, że zginę po 5 minutach. Ale to tam biorę ważne rzeczy. Przełączymy sobie już na survivala. On tego bloku nie zepsuje, słuchajcie, na cały czas, że powiecie. Już mi dał efekt. Mam nadzieję, że nie możemy bić przy ścianę, nie że... Dobra, mi się tu nie przekopię zaraz. I mnie nie zacznie bić, bo to będzie jakaś masakra. No właśnie. Bierzemy sobie te strzały, bierzemy to temię nieśmiertelności, bo one się przydadzą i to bardzo. Co? Jak on mnie uderzył teraz? Ale on może... Nie mówcie, że mi się przekopał przez bedrock teraz. Tak, przekopał. Owszem, przekopał mi się przez bedrock, moi drodzy. On mnie uderzył z takiej odległości teraz. On znowu mnie widzi. Widzi, on mnie nawet ma na dwa hity nawet w tym. Próbuje mnie tu uderzyć. Bierzemy te miksturki tyle, ile ich możemy. Z jabłuszka też sobie... Ała, już mnie walnął. Tylko to będzie za darmości! Jeszcze nie jest potrzebne, dobra. Bierzemy mleko. Mleko się tu bardzo przyda, już bierzemy wszystko, co się da tak naprawdę. To będzie bardzo, bardziej to potrzebne. Dobra, lecimy tam do niego. Dobra, weź już miecz może najlepiej. Co? Już? On wiesz, tak na hita. Ja już nie mam połowy zdrowia, nie? Jakby nie wiem, na ile się tutaj przyda tarcza, pewnie na niewiele. Ała, dobra. Nie wiem, pewnie. On niewiele przyda. Znaczy nie wiem, bo ona ma swoją niezniszczalność naprawę. O, wzięła ten cios, dobra, ale ma chwilowo zużycie. Musimy poczekać, już nie będzie miała. Dobra. Lecimy na dziada. Co ty mi robisz? Nie! Dobra, widzicie, tarcza się na niewiele przyda. Więc weźmiemy sobie totem nieśmiertelności. I lecimy na typa. I lecimy na typa. Byka, tylko nie zrzuć mnie tutaj, gościu. Robi jak byk, że jest. On jest bykiem, słuchajcie, bo tak robi jak byk normalnie, więc... Oj, co mu spadło? Nie, dobra. Dobra, lecimy na mundelka. Łędusz, ty też... Hami prostak, dobra. No, ty też bałwan! Wcale nie jesteś, jesteś bałwaniasty, niebojasty i głupiasty. Yeah. To niewiele da mi ten totem z nieśmiertelności. Dobra, mam pomysł jeszcze. Zbierzemy sobie trochę tego dirta. Się podbudujemy i zobaczymy, czy mogę do niego jakoś z łuku stać. Oczywiście wiadomo, to nie będziemy zabierał nie wiadomo ile obrażeń, ponieważ no bo tak, to jest warden. No i mu ten strzał nie będą zabierał nie wiadomo jak dużo obrażeń, ale... A już zawsze trochę tam jednak będą. Wcześniej. No gościu, po co tam nawaziłem teraz, skoro mnie uderzyłeś? Jeju, ale ty jesteś męczący facet na serio, no. No facet, co ty mi robisz? Gnido. Tutaj to będę jest najtrudniejszym chyba małym. Co? Gdzie? Ty poczekaj, bo widzę, że już od razu podbudowywanie się w sumie niewiele daje, bo jakby on i tak mnie walnie, nie? No. Bo on jest taki silny. A nie wiem, może, nie wiem, to jest jeszcze błąd jakby, bo to jest snapshot, czy po prostu tak to ma działać, że podbudowywanie się niewiele da. No może... Tylko, że jeżeli mam taką zbroję i on mnie zabija, no, w chwilę, no to będzie ciężkie walczyć z nim jakkolwiek. Lecimy, tylko nie spadnie teraz do niego, nie spadnie, on jest szybki w sumie. No to będzie, to będzie tak jak kurczak. Co jest? Dobra, nieważne, lecimy się z nim klapać. Zrobi na kurczaku, co nie? Poczekaj, ja nie wiem, czy ja mam tu jakieś... Wypijemy sobie mleczko. I u gościu. Taki niezupiarodliwy. W
Agnieszko nam pomogła chyba. Co? Ale znowu nam rzucił zaklęcie, więc niewiele nam pomogło. Ciekawe, czy jakbym miał elytrę, to mógłbym go jakoś bardziej atakować. Oczywiście wiadomo, że na takie coś, czym się lata. Generalnie wiadomo, że no jeżeli to będzie... To będzie akurat trudne chyba najtrudniej, że jeden z odcinków. Poczekaj, nie gadaj chwilę. Jeżeli będę mieć elytrę, no to tutaj może mi się jakoś, może mi pomóc, ale... Jaką ma taką... Jaką mnie tak tutaj... O, no poczekajcie, może, może trzeba to zniszczyć po prostu. No. Nie wiem, może też się trzeba zniszczyć. No, przestań mnie lać, gościu. No właśnie, jesteś normalny. Rozumiem, że nie jesteś normalny, ale to... Może wszystkie jego rzeczy trzeba zniszczyć, widzisz? To... Nie no, nie tak mnie tutaj słyszy. Dobra. Nawet bedrock mu nie przeszkadza w laniu mnie. No właśnie. Ale to mu nie przeszkadza. Nie wiem, ile ja mu życie zabrałem, ale pewnie niewiele. Z góry trzeba go uderzyć, to może trochę to... Co ty robisz? No dobra. To może byś tego nie zrobił na obrót, bo to będzie nieładne zachowanie. Sobie creative, jakby... Spróbujemy w niego jeszcze postrzelać łukiem. Może trochę więcej obrażeń, no nie zadaję mu to nie wiadomo ile. Ale widzicie, on się nie pali nawet słońcu, tak jest, nie kocham, więc... To nie? Blixem? Jakieś połowy, poczekaj. Zabierzemy sobie te strzały. Jeszcze płonące to ma, dobra. Strucizną niech ma. Teraz jeszcze trójząb. Ja mam całkiem nieźle te rzeczy tak wykokszone, więc to i tak nieźle, że aż tyle rzeczy muszę tutaj robić, żeby... Jest! W końcu padł! Ale z niego tylko wypada... Nie, nawet nie wiem, co z niego to wypada. Dobra. Zostawimy ten, tutaj odłożymy już te rzeczy. Ale jak widać, jest najsilniejszym mobem. No to on jest teraz najsilniejszym mobem chyba w ogóle w grze. No, a jeśli dodaję jeszcze silniejszego, to ja, nim, to ja nie będę chciał już chodzić do żadnej jaskini ani tak dalej, bo... No, mam teraz podobnie. Ja by teraz nie będę chciała, bo ten... To jest masakra, mama, nie więc... Jak widzicie, na mojej arenie to już się mała masakra. Teraz zabierzemy sobie, że... Lazo i... dy... Nie? I zrobimy parę żelaznych tych golemciów. Zobaczymy, czy one sobie dają radę. A czy zrobimy sobie 6. No i one będą się, my im może nie pomożemy i będą same się bić. No tak, one będą same. To będzie bałwanów takie... raczej nie będę robił, bo to no nie ma szans, że... No one są takie słabe jakby. Myślę, że tyle co... 2, 4, jeszcze 2. No. I będziemy mieli 6 golemków i wtedy spróbujemy pokonać Wardena nimi. No. A my będziemy sobie obserwować, z góry sobie wejdziemy, ale już nie na survival, bo na zwundel to. Dokładnie, to sobie nawet odłożymy. I robimy teraz tak. Nie będę czytać, bo zobaczę ten tam nie. No i patrzymy na bitkę. No myślę, pierwszy golem padł. No ale myślę, że Wundel chyba może wygrać, bo on jest najsilniejszy. Ale zobaczymy, bo... pierwszy to jest Wonder na silniejszy, może później jest golem, nie wiem jak tam się liczy. Nie, na pewno nie golem. Jeszcze, pamiętaj, że jest jeszcze ten... Mały zombie? Nie. Wither. Rozumiem. O, pokonały Wardena. Jest! Jeden zginął! Dobra, teraz za chwilę sobie zrobimy bałwany. No, długo ich trzeba zrobić. Te golemy też są. Nawet też tym mieczykiem są dość mocne. Są bardzo też mocne, bo są wytrzymałe. A tu ten miał kwiatka! Ale smutny jest moment, jak musisz żelazo, on sobie trzyma kwiatka i na niego patrzy, co nie? Dobra. Moim zdaniem. I sobie usuniemy i za chwilę damy sobie tu naszych, wiadomo, nasze bałwanki. No i zobaczymy, jak on sobie poradzą z swoimi kulami śnieżnymi. Szkoda, że golemów też na przykład nie ma jajek dla golemów, ani bałwanów. No, ani
nie jeszcze Wondelu, bo to na pewno... Nie no, Warden do Wardena jest. No, ale to by na serio nam ułatwiło sprawę, czyli szukanie. Nie trzeba byłoby tworzyć, co nie? No by nam było nawet... Nie, to byłoby łatwiejsze, gdyby nie trzeba było. No bo ja muszę zobaczyć, jak tu się tworzy bałwana, bo ja zapomniałam. Bo a tak? Tak. Robiło? Nie, dobra, bo ja w ogóle nie wiem, jak się tworzy bałwany. Za chwilę sobie zrobimy... My sobie mini armię bałwanów. Oczywiście wiadomo, bałwany padają na hita z takiego miecza, jakiego ja mam. No ale właśnie... tu trzeba masę bałwanów. Nie wydaje mi się, żeby poradziły sobie z... Bo bałwany są dobre, kiedy się tam jakieś wieże po prostu strzelają do mobów. A w momencie, w którym... No... Nie strzelają. To... Nie są na wieży, to raczej nie ma... Ale zawsze jak... zbyt wielu szans, ale jakby... No zobaczymy, może się łodzie poślizgnie na śniegu. Nie, no dobra, poczekaj, jeszcze będę trochę tego i jeszcze zrobię. Śnieg i dynia, bo będzie, no, będzie jakaś masakracja tych bałwanków, na serio. No. Jakaś masakracja, bałwanacja. Ale teraz się nie da rady ulepić bałwan. Okej. Okay. Kejos, dobra, i lecimy z koksem. Teraz respimy sobie Wardena. Warden, i do roboty. Do roboty, bałwany! No myślę, że no to jak widzicie, bałwany przegrają może. Na pewno to przegrają. No. Bałwany to się z nim to kłukło, będzie masakra, ale... bałwanów, słuchajcie, więc się pożegnajcie. I tak trzeba się pożegnać, bo już niedługo zajączek, ja wyjdę jutro, więc... Ta. Się pożegnać. No biedne bałwany. No. Możemy zaspić jeszcze zająca zabójcę. Ej, dobra. Ale nie wydaje mi się, że on... Ale w ogóle ja nie wiem, jaki to zając, bo ja nigdy... A czy go można zaspić tylko tym jednym... Generalnie mi się wydaje, że Warden będzie atakował każdego moba, którego teraz... Zobaczy na swojej drodze po prostu. Nawet jak my byliśmy mobami w Minecraft, czyli takimi ludzkowymi, jesteśmy tylko człowiekami w Minecraft, to człowiekami. I tak nas zabijamy, jak nie jesteśmy mobami. No oczywiście, że tak, dobra. Musimy tutaj tych śniegów tutaj trochę... Nawet zabiję niewinne zwierzątka, tak jak jaczała kotka. Nie wiem, nie sprawdzałem. Tylko to strasza Wondella, żeby było łatwo mieć. Zobaczymy. No i jakby właśnie Warduś pokonał wszystkie nasze bałwany. Wonduś, jesteś... Na niego wysłaliśmy. Jesteś niepokonany. Za to mol... Chyba, Molduś, że komendą. Chciałam powiedzieć Wonduś, a powiedziałam Molduś. Dobra, poczekaj, już musimy go ukatropić. Czyli... Jak to się robiło? A nie, pamiętam. Zabij to bałwan. To bałwan... Chyba naturalnie. Nawet się nie nazywasz go. I chwilę. Kill, dobra, to była komenda kill. Najbliższy byt. Ale mnie, a nie Wardena? Dobra, poczekaj. Musimy zrobić to więc inaczej. Wszystkie byty. Teraz chcieliśmy, możemy sobie sprawdzić w sumie jeszcze tego. Jak mi tu zbroję zjechał. No czy nawet jak będziecie mieli zbroję, tu jeszcze jeden się... taki, bo... Ten... Devastator to był chyba. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Tak, to były dewastatory. Dobra, to ich sobie... Robimy sobie całą masę dewastatorów. Generalnie dewastatory są słabsze od golemów, także ich robimy trochę więcej. Trzeba gdzieś bardziej tak po środku tu zespawnować, dobra. Nie wiem, czy ich jest, poczekajcie. A nie, chcę mi się ich liczyć teraz. Dobra, robimy nie, sobie. W ogóle widzę, Warden wiedzą... i... Nie zazdroszczę wam, chłopaki. No ja też. Nie bijecie się? Serio? On, Wondus celował buziaki jednemu w dupkę robił. Nieważne, poczekaj. Jednak się biją. Jednak rozpoczęła się bitwa. Kto to wygra? Zobaczymy. Jestem ciekawa. Ale chyba przegrał Wondus.
No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czekałam dość moje zdaniem, bo on tam dostaje i się czekaj, tylko zobaczymy, ile to już leci. Ja będę się 5 minut, to za chwilę skończy ten odcinek. Potem zapewne już. Słuchajcie, jeśli wam się podobało, jak razem graliśmy, przykład, to teraz nie będę mogła, bo mi szaleje Minecraft. Razem przegrał. Tak, ale mi szaleje Minecraft i nie chce się włączyć, więc jak będzie wam się podobało, to nie będzie jeszcze trochę. Czy jest drugi jeszcze zobaczymy. Czas. Na razie zostawcie łapkę w górę i pa, pa. No, pa.